Witajcie z tej strony Legomanka, a dzisiaj omówimy sobie nowy magazyn z serii Lego Explorer. No już taki nie trochę nowy, bo trochę mi zajęło pójście do Empika, żeby go zakupić. No ale wracając, czwarty numer za 14,99. Obniżka, podwyżka ceny nadal boli. No ale wraz z nim dostajemy polibak przedstawiający czaszkę. O nim oczywiście trochę później, bo mam co do niego kilka słów. Czy pochwały, czy bardziej tutaj nagany, to już możecie się domyśleć. Albo zaraz się sami przekonacie. No a tradycyjnie tutaj mamy sporo informacji na temat o tym. Razem widzę rysuj i projektuj, czyli o robieniu chyba właśnie mozaiki. To bardzo spoko pomysł, żeby pokazać to w magazynie, uważam. A król klocków, no to pływak 1:1 z ząbkami. No, uważam, że jest to dość przydatny element w wielu sytuacjach, na przykład jak chcecie zrobić jakieś ząbki, chociażby, czy na przykład pióra przy ptakach, no to bardzo realistyczne. Zdumiewający organizm. O, bardzo ciekawa infografika, podoba mi się. Taka edukacyjna, właśnie lubię to w tym magazynie, jak był ogólnie dla młodszych dzieci, że tutaj stawia właśnie na te walory edukacyjne, a nie jakieś głupkowate komiksy. Tutaj trochę o iluzjach optycznych, zestawy medyczne, jakie pojawiły się w serii LEGO. No i tutaj zapowiedź kolejnego magazynu LEGO Explorer 18 czerwca, czyli już za niecały miesiąc. I potworna roślina LEGO. Zapowiada się ciekawie, ale to zobaczymy już w następnym odcinku. Fajny kapelusz do tej czaszki. Może by się... Jakby dali ten kapelusz, szczerze mówiąc, do tego polibaga, to chyba byłabym bardziej na tak, ale do tego już później. No i tutaj mamy reklamę strony Books, chyba, albo wydawnictwa Amet. No i czyli tutaj o książkach z serii LEGO. No ale teraz już zobaczmy, jak prezentuje się ta upiorna czaszka w realu. Także tak prezentuje się właśnie nasza czaszka. Jeśli chodzi o mnie, może i jest ciekawie zbudowana, może i zawiera ciekawe, interesujące elementy, na przykład jak ten tutaj skosik, czy wiele tutaj małych daszków, no, albo tutaj ten mostek, ale jak dla mnie, no to niestety, nie chcę powiedzieć, że najgorszy, bo według mnie nadal najgorszym polibagiem z serii Explorer jest mrówka, no ale ta czaszka niestety daleko za nią nie kroczy. Także to tyle w temacie czwartego numeru magazynu LEGO Explorer. Piszcie w komentarzach, co o nim sądzicie, a ja się na razie z Wami żegnam. Trzymajcie się, no i cześć!